Wiedźmin w cieniu Gotika. Dlaczego Gotik jest o wiele lepszy od Wiedźmina? Co ty gadasz? Co to za materiał? Ty! Widzowie, dlaczego Gotik jest o wiele lepszy od Wiedźmina? Taki film w Polsce, to dosłownie aż chce się zanurzyć w sekcję komentarzy i poczytać ból dupy Polaków, jak ktoś śmiał obrażać Wiedźmina albo powiedzieć, że coś... Jesteście w stanie zrozumieć to, że ktoś w Polsce gdzieś kiedyś powiedział, że coś jest lepsze od Wiedźmina? Czajcie to? Ostatnio bardzo popularne jest krytykowanie drugiego sezonu Wiedźmina i stawianie go w kontrze do książek i gier, a zwłaszcza do Dzikiego Gonu. Problem w tym, że gra też ma swoje problemy i sam nie uważam jej za najlepszą. Już? Wszyscy odpaleni? No to zaczynamy. Na rynku jest wiele RPG-ów dziejących się w średniowieczu, ale nie mamy czasu porównywać każdego z nich do Wieśka. Kingdom Come najlepszy. Drugiej najpopularniejszej grze w Polsce? Nie, nie chodziło mi o Farming Simulator. Mówiłem o Gotiku. No i czasami wrzucę jeszcze jakiś inny tytuł. Zacznijmy od tego, o co Gothic od zawsze jest krytykowany w pierwszej kolejności. Czyli od drewnianych animacji i sterowania. No, poruszania się. Strasznie denerwuje mnie model poruszania się w Wiedźminie. Geralt, żeby ruszyć z miejsca, robi jeden czy dwa kroki powoli, a potem zaczyna biec z pełną prędkością. Tak, on jest tak, ale to nie jest drewniane, bo drewniane są Dark Soulsy. Jest. 49 sekund materiału zaczyna grać w Dark Soulsach. Drewniane to są Dark Soulsy, ponieważ twój movement nie jest bardzo szybki. Nie zaczyna się od razu w momencie, gdy ty zaczynasz iść, no nie? I tam jest taka sytuacja, że każda animacja w Dark Soulsie ma tak jakby animację przygotowania. I to się sprowadza do tego, że na przykład w Dark Soulsie, jak zaczynasz biec, to ty nie zaczniesz od razu biec pełną szybkością, tylko ty musisz trochę nabrać tego pędu. Jak się obracasz, jak wyprowadzasz atak w drugą stronę, toś to masz. I to jest drewniane, ale w Wiedźminie to jest nieresponsywne. I to jest bardzo duża różnica, widzowie. I by the way, CD Projekt jest tego świadomy, ponieważ w CD Projekcie wprowadzili teraz patch w tym nowym Wiedźminie, nie pamiętam jak on tam się nazywa. Jak robisz unik, to też nie robisz od razu uniku. To nie jest tak jak stary, nie wiem, jaka strzelanka ma taki... bardzo szybki movement. Apex by nie miał czegoś takiego? Apex nie jest taki bardzo szybki, taki bardzo zwinny, że klikasz, to coś się dzieje i się instant obracasz? Podobnie jest, gdy chcemy się zatrzymać. Puszczamy klawisz, a Geralt i tak robi jeszcze kilka kroków do przodu. To jest responsywność, powie, no? Że to nadaje immersji i pozwala wczuć się w postać. A ja powiem, nie. Że jest strasznie niepraktyczny. To nie jest ciężkość. Odpowiednią ciężkość i immersję nadaje Kingdom Come, który tu był już pokazany wcześniej. Ciekawy jestem, czy się odniesie do tego. Kingdom Come ma faktycznie, że wyprowadzasz ciąg i czujesz, że cię za nim pociągnie. Ale czujesz, że cię za nim pociągnie tak, jak cię powinno za nim pociągnąć. A niestety Geralt jest nieresponsywny. I w najnowszej aktualizacji do Wiedźmina to zostało wywalone. Znaczy jest opcja, która pozwala to wyłączyć i zwiększy responsywność. Gdy chcesz się zatrzymać na skraju klifu i zajrzeć w dół, albo gdy chcesz zrobić sobie sklina. Tak samo skakanie w Wieśku to jest jakiś żart. Nim trafisz w odpowiednie miejsce, potrafi minąć kilka minut. Gothic zaś może i ma sztywne animacje, ale za to postać jest bardzo responsywna. Rusza w mgnieniu oka i zatrzymuje Dokładnie. Się w miejscu. To nie jest drewniane, to jest responsywność. Drewniane gry, dobrze zrobione, są świetne. Nieresponsywne gry, czujesz jakbyś grał po wylewie. Czujesz, jak dosłownie... Co jest najważniejsze w movemencie w grach? Żeby postać odwzorowywała twoje ruchy. W Wiedźminie idziesz do przodu, zatrzymasz się, Wiedźmin jeszcze przez sekundę idzie. Ona nie odwzorowuje twoich ruchów. Ona nie jest konsekwentna względem tego, co ty wykonujesz na padzie. A fakt, że coś jest tak jakby, jak to się mówi, drewniane, czyli gdzieś ma jakąś animację rozpoczynania, ciągnięcia, obracania się, w tym nie ma nic złego. Kingdom Come jest drewniany, Gothic jest drewniany, Dark Souls są drewniane i wszyscy kurwa kochamy te gry, bo są świetne. Skacze, wiemy gdzie spadnie, a i elegancko wszędzie się podsadza i wdrapuje. Przez co Dokładnie. Możemy śmigać po dachach i półkach skalnych. Oburzeni oczywiście powiedzą, że się czepiam. Spoko, ale mam dla was takie wyzwanie. O Jezu, jak mnie to kurwa... Jak mnie to wkurwia i w internecie, i to niestety ma często miejsce, że ktoś gada o jakimś temacie, chce sobie poruszyć, wysnuwa jakąś tezę, wysnuwa jakąś dyskusję, jak Polaczek ci powie, a kurwa, czepiasz się, kurwa, czepiasz, a kurwa, piwo byś wypił, a czepianie się. No kurwa, to możesz siedzieć w swojej pierdolonej, zamkniętej bańce, gdzie wszystko jest spoko, ale inteligentni ludzie lubią podyskutować, ba, inteligentni ludzie lubią się nawet... zestawić z innymi poglądami, które są przeciwne ich tylko po to, żeby podyskutować, żeby może wyciągnąć jakieś wnioski. Taki challenge. Stańcie w Wieśku na jakiejś krawędzi i spróbujcie się wycofać.
Geralt, zamiast obrócić się w miejscu, zrobi krok do przodu, spierniczy się na dół, po czym się odwróci. Bo przecież chodzenie do tyłu albo zawracanie w miejscu jest dla mińczaków, prawda? Tak, tak, imersja i realistyczna animacja. Wiem, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale popatrzcie na Dark Souls, gdzie nie ma takiego problemu. Priusz, kurwa. Priusz. Dobra, ten materiał ma 2 lata, no on ma 7000 wyświetleń. Wrzucił go ktoś dzisiaj na Discorda, jaka byłaby szansa, żeby to obejrzał. Ale zawsze taka szansa istnieje, widzowie. A każda postać rusza się z dokładnością do centymetra. Choć i tam skakanie nie jest najłatwiejsze. Ale nie pastwmy się tylko nad poruszaniem. Podokuczajmy troszeczkę systemowi walki. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto uważa, że... Dobra, co jest system walki? No, kurwa, temat wałkowany od zawsze. 100% iframesów. Spacy jest guzikiem nieśmiertelności, no nie? Cała walka polega na sekwencji... Każda walka polega na tej samej sekwencji klikania atak, unik, atak, unik, atak, unik, atak, unik, atak, unik. Masz w Wiedźminie, kurwa, 50 różnych typów potworów. I walka z każdym pierdolonym wrogiem wygląda tak samo. Czy ty walczysz, stary, z trolem, czy ty walczysz z kawalerią, czy ty walczysz, stary, z piechurem, czy ty walczysz z babą wodną, czy ty walczysz z bossem, czy ty walczysz z dzikim gonem. Spomóż. Lewy, unik, 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 lewy, unik. Zero różnorodności walki. Zero. A w Gothicu? Zwierząt nie możesz parować. Ludzi możesz parować, zwierzęta musisz dodżować. Każdego przeciwnika jesteś w stanie pokonać po prostu na pierwszym poziomie, bo gra jest tak zaprojektowana. A no tak, jest jeszcze Quen. W razie czego, jakbyś zjebał atak unik, to jeszcze masz Quena, który wszystkie obrażenia po prostu wyłącza i chuj. Pierwszą instancję damage ci wyłącza, elo. Fakt, macie rację, widzowie. W Gothicu nie da się walczyć. Długość broni ma znaczenie w Gothicu. Słuszna uwaga. Zwiększanie umiejętności, wbijanie leveli w danej broni sprawia, że zmienia ci się moveset daną bronią i gra ma 3 różne wektory ataku, które pozwalają ci tworzyć różne kombosy. Hopie. Okej. Okay. Ej, serio, Gothic ma genialny system walki. Gothic 2 ma, kurwa, genialny system walki. Rozumiem. To teraz poproszę o to samo tych, którzy uważają, że trzeci Wiedźmin jest trudny. Okej. Okay. Każdy, kto rzucił kamieniem, się myli. Ten, kto tego nie zrobił, ale uważa, że ja gadam głupoty, też się myli. Wiele ludzi mówi, że sterowanie w Gothicu jest popsute i nie da się nic zrobić. Ja uważam, że brakuje wam obeznania. Ostatnio grałem ponad 70 godzin w Gothica i ja nieraz nie czułem, że coś jest niewygodne. Ba, nawet uważam, że w Gothicu przyjemniej się walczy niż w Wieśku. Ale no o tym za chwilę. Podnoszenie przedmiotów to naciskanie lewego przycisku myszy. Co w tym trudnego? No dobra, w jedynce jeszcze trzeba było nacisnąć W wraz z lewym przyciskiem myszy. Dla niektórych może to być za trudne, faktycznie. Jak otworzyć skrzynię w Gothicu? Tak jak podnosimy przedmioty, tylko potem jeszcze klikamy W, żeby podnieść wieko skrzyni. Czy to jest nieintuicyjne? Tak. Czy to jest skomplikowane, niewygodne i denerwujące? No nie. To jest poziom skomplikowania porównywalny do wykonywania double jumpa w jakiejś platformówce. Klikasz sobie klawisz kierunkowy, plus dwukrotne kliknięcie spacji i tyle. To jest takie trudne i niewygodne. Ale miało być o walce. Już kontynuuję. Jak walczyć w Wieśku? Po prostu wybijamy rytm słynnej piosenki We Will Rock You. 2 razy klawisz na myszce, a potem spacja. Powtarzaj, aż potwór nie zdechnie. Koniec. Ale we Wieśku to są jeszcze znaki i kusze i eliksiry. No chuj się one. No i co w związku z tym? Przeszedłem tą grę jakieś 3 razy, a podchodziłem do niej jakieś 4 albo 5. Niezależnie od wybranego poziomu trudności, wystarczyło wybijać rytm We Will Rock You. Dzięki eliksirom mogę bić szybciej. Albo więcej. I tyle. Czyli zamiast wybić rytm do całego refrenu, po prostu wybijam rytm do 2 linijek tekstu. Wielka mi innowacja. Pamiętam nawet, że gdy grałem pierwszy raz, to przed walką z Erdinem się przestraszyłem. Ile frame zoom ma to w Wiedźmie? 300%. Cała animacja unikania sprawia, że jesteś nieśmiertelny. Ulepszyłem je z kółkę do najlepszej wersji. Wiecie, co się okazało? Że była kompletnie niepotrzebna. W Wiedźminie możesz wejść na walkę z bossem, wziąć smakosza, zjeść chleb, spamować spacy i poczekać, się życie w pełni wyregeneruje. Da. Co do znaków, to używałem głównie Quen i dalej wybijałem rytm We Will Rock You. A co z Gothicem? W Gothicu trzeba myśleć i pamiętać, z jakim walczy się przeciwnikiem. Dokładnie. Dla tych, co nie grali w Gothica, to są... Ba, inne... W Gothicu nawet system pulowania mobów jest zależny od tego, jakim jest zwierzęciem. Wilki, ścierwojady, wszystko się kurwa inaczej poluje, nie? Rantami powiem, że trzeba wyciągnąć broń, po czym nacisnąć lewy przycisk myszy i następnie wybrać kierunek naszego ataku.
Możemy atakować z lewej, z prawej, do przodu i możemy blokować. Ale to nie jest tak, że klikamy co nam się podoba i wszyscy giną. Wykonując atak z prawej do lewej, musimy odczekać moment, aż położenie broni wróci na prawą stronę. Jeśli chcemy walczyć płynnie, musimy wykonywać ataki zgodnie z położeniem naszej broni. Lewo, prawo, przód. Chociażby. Albo przód, przód, prawo, lewo. Sekwencji jest tyle, ile sobie wymarzymy. Dochodzi do tego jeszcze poziom władania bronią, bo wiecie przecież, że im lepsi jesteście, tym lepiej posługujecie się daną bronią. Z początku faktycznie machacie nią jak cepem, ale potem są piruety i inne tego typu techniki. Zwiększa się szybkość zadawania ciosów, ale by to osiągnąć, to trzeba się rozwijać. Ale do rozwoju za chwilkę. W wieśku, niezależnie od ilości przeciwników i ich gabrytów, zawsze wystarczy wybijać rytm We Will Rock You. W gotiku każdy potwór to inna taktyka walki. Chociażby gobliny bardzo szybko okrążają gracze. Najlepiej jest więc odbiec kawałek i atakować, gdy te idą prosto na nas. Podobnie jest z krwiopijcami. Jeśli nie chcemy albo nie możemy biegać i wykonywać pojedynczych ataków, patrzymy, z której strony jest potwór i zadajemy atak z tamtej strony. Podobnie jest z mniej ruchomymi potworami. Chociażby walcząc z niedźwiedziem, zadajemy powolne ataki na boki, a zwierzak obrywa raz na dwa zamachy. Taki ma rytm walki. Z drugiej strony zębacze dobrze jest zaspamować atakami, a w przypadku topielców warto atakować do przodu, bo te lubią się wycofywać. Wystarczy spędzić kilka godzin i do każdego potwora będziemy mieli inną strategię. W wieśku zawsze walczymy tak samo, tym samym i w tym samym rytmie. Jak to tym samym? Przecież są petardy i znaki, które zadają obrażenia, prawda? Ostatecznie zawsze i tak walczymy mieczem. Kusza chociażby to istny żart. W gotiku ale możemy to jest wybrać. Problem, kurwa, widzowie Wiedźmina, bo to jest gra, gdzie grasz już stworzonym wcześniej bohaterem, którego nie masz możliwości edycji, no. Możesz mu wpakować trochę punktów w znaki, ale on nadal będzie Wiedźminem, który się posługuje mieczem. Tworzenie RPGa na kanwie wytworzonej już postaci jest, kurwa, tak bez sensu. Dać naszą ścieżkę kariery. Łuk różni się od kuszy, broń jednoręczna różni się od broni dwuręcznej, a i broń dalekosiężna jest całkowicie inna niż broń biała. W gotiku możemy być równie dobrze magiem i walczyć przy pomocy różnych typów czarów żywiołów. Chociażby ogień, lód, błyskawica, wiatr. Możemy zawsze wspierać się magią. Wezwanie armii szkieletów albo demona to nic strasznego, ani trudnego, nawet gdy jesteśmy wojownikiem. A może macie problem z trolem? Zawsze można go pomniejszyć do rozmiarów wilka. Ale lepiej pamiętajmy... byłoby zrobić grę w uniwersum Wiedźmina niż grę w Wiedźminie. No pewnie, stary, mógłbyś być, kurwa, czarodziejem, jakimś rzezimieszkiem, nie? Wiedźminem, jakbyś chciał, to było super. Że rozwój niesie za sobą też korzyści. Najgorsze jest to, że rozwój w Wiedźminie, nie dość, że te perki są takie, kurwa, useless, jak zadajesz 2% obrażeń bronią szybką, albo zadajesz 2% obrażeń bronią ciężką, no nie? Sorry, tam szybkimi atakami albo ciężkimi atakami, nie? To jeszcze, kurwa, możesz się sobie przypisać, masz ograniczoną ilość rzeczy, jakie sobie możesz przypisać. Nie dość, że perki są, kurwa, useless, to masz jeszcze ograniczoną ilość slotów na te perki. Nie wiem, te sloty to są tak zjebane w Wiedźminie. Masz chujowe perki i masz jeszcze limit, kurwa, na to, ile ich możesz dać. No nie, no fun allowed. Ja nienawidzę takich rzeczy. Ja dlatego strasznie gardzę, kurwa, D&D 3.5, które odebrało cały fan, kurwa, z D&D. D&D 3.5 i chuj, nie możesz stakować rzeczy. Nie możesz stakować statystyk. Kurwa, nie zrobisz tych fajnej postaci. Co? O, masz fajne buty, kurwa, stary? O, ale masz też bonus do siły na klołku. Sorry, zadziała tylko jeden. Chuj ci w dupę, nie? Psychiczne. Każdy z nas na pewno lepiej czuje się ładnie ubrany, niż nago. Nie, albo... mówię o 3,5, kurwa. W 3,5 zabrali stakowanie statystyk. Dlatego 3,0 jest w chuj lepszy od 3,5. A 5,5, a 5,0 to już jest w ogóle, kurwa, patola. Umięśniony niż upasiony. Jakiego progresu pozwala nam doświadczyć Wiedźmin? Graficznego tak naprawdę. Przeciwnicy się zmieniają na ładniejszych i tyle. Tylko, że przeciwnicy są ciągle na naszym poziomie. Tyle samo czasu zajmuje nam ubicie utopca na 5 i na 20 poziomie, jeśli będziemy mieć 5 i 20 poziom. A na 20 poziomie nie spotkamy utopca na 5 poziomie, więc nie czujemy żadnej siły. W gotiku każdy potwór dysponuje jednym paskiem miecza, który nie ulega zmianom. Na początku gry polujemy na ścierwojady i kretoszczury. Ej, nie wiem, ja może, kurwa, jestem tryb base, ale powiem, że jedyne gry, które robią dobrze skalowanie świata, to są Elder Scrollsy. Bo tam, jak masz wysoki level i ci wyskoczy bandyta na twoim levelu, to i tak go zabijesz jak totalnego peta, ale jak ci już wyskoczy stary jakiś żywiołak, to już będziesz miał, kurwa, trochę ciężej. Tak, tam mam trochę wrażenie, że w Elder Scrollsach to skalowanie się świata jest zrobione tak, że zaczynasz spotykać nowe rzeczy, ale z drugiej strony, czy Elder Scrollsy by nie były lepsze z ustawionymi mobami? Chyba by, kurwa, były, wiecie? Tak.
Ja mam problemu z tym, jak wygląda skalowanie świata w Elder Scrollsach, ale wydaje mi się, że jakby go nie było, to by było kurwa lepiej, szczerze mówiąc. Prowadząc z nimi wyrównaną walkę, a w połowie gry nie dość, że giną od jednego uderzenia, to jeszcze możemy stanąć w szranki z całym ekosystemem wyspy. No, nie licząc Gorna. Nie wolno denerwować Gorna. A w wieśku? Ojej, ten utopiec ma wyższy poziom ode mnie. Proszę, pomóż mi. Czy ja mam wymieniać dalej? Może dajmy spokój temu wieśkowi. Nie. Spójrzmy troszeczkę wstecz. Wiedźmin 1 miał tak skopaną walkę, że każdy, kto umiał rytmicznie klikać guzik, mógł nie patrzeć na ekran i po prostu robić coś w tle. Tak samo dało się całą grę przejść jednym stylem walki. Nie wiem, po co są trzy wprowadzone do gry. Dodatkowo jest jeszcze ten wymóg picia eliksirów podczas medytacji. Na last for fun, co ty kurwa chcesz? Stary, wchodzisz do mnie na stream, zadajesz jakieś randomowe pytanie, chuj wie o co i kurwa spamujesz to w kółko. O chuj ci chodzi, typie. Odpowiesz jest za trudno. Stary, nie mam nawet pojęcia, co to jest. Jak ma wyglądać moja interakcja z tobą? Siedzę sobie, streamuję, oglądam jakiś film, wchodzi jakiś typ na czat i spamuje w kółko jedno kurwa pytanie. Nawet nie mam pojęcia, o co kurwa pytasz, stary. Dobra, słuchaj. Dobra, kurwa, zamknij pizdę. Medytacji. Mogłem wypić eliksir, ale tylko i wyłącznie przed walką. Problem w tym, że ja nie wiem, kiedy jest walka, więc przez całą grę... To też jest tak zjebane w Wiedźminie, bez kitu. To jest tak irytujący element. No, to zgadzam się fest, stary. To jest jeszcze ten wymóg picia eliksirów podczas medytacji. Mogłem wypić eliksir, ale tylko i wyłącznie przed walką. Problem w tym, że ja nie wiem, kiedy jest walka, więc przez całą grę nie wypiłem ani jednego eliksiru, nie licząc raz, kiedy uznałem, że chyba będzie walka, a była za godzinę, więc eliksir się skończył. Oczywiście w tym momencie mnóstwo ludzi zarzuci mi, że mam oczy zamglone nostalgią i brak mi obiektywności, albo że robię to wszystko pod publikę. Ale mnie naprawdę denerwuje Wiedźmin i to, jak bardzo jest wystawiony na piedestal. Nie, to ludzie są emocjonalne, to ludzie są zbyt emocjonalnie związani z Wiedźminem. To jest to, ta... Ma dobrą fabułę, animację, ładnie wygląda i brzmi, ale to gra, która wyszła 14 lat po Gotiku, więc nie będę tego porównywał. Choć muzyka w Gotiku też robi klimat. A jak o klimacie mowa, to na tym polu Gotik też wygrywa. No kurde, może Wiedźmin 1 jest pod tym względem na równi, ale dwójce brak klimatu, a trójka ma go miejscami, na przykład podczas Serc Kamienia. Bardzo szanuję ten dodatek. Ogólnie powiem wam, że ja bardzo nie lubię gier z otwartym światem. Zazwyczaj to są wydmuszki, które udają, że żyje. Ten typ to chyba jestem ja sprzed 2 lat, nie? Bez kitu tak gada. W takim Dishonored, tak wiem, powtarzam się. Może i każda postać stoi w miejscu, ale to jest przemyślane miejsce. W Wiedźminie jest 6 postaci, które mają imię i można z nimi coś zrobić. Cała reszta społeczeństwa jest tylko idącym przed siebie chochołem. Próbowaliście kiedyś... Szkoda, że jeszcze ten nie powiedział, ile jest twarzy. Kiedyś może śledzić takiego NPC-ta z Wiedźmina? Ja kiedyś straciłem na to kilka godzin i absolutnie tego żałuję, bo gość, którego śledziłem, po prostu kręcił się po tu są w kółko. W Gotiku może i jest 50 postaci zamiast 5000, ale dzięki temu każda jest przemyślana. Powstają teorie spiskowe o tym, dlaczego Diego idzie w środku nocy przesiaduje w zawalonej wieży, a nie w swojej chacie. Jeśli chodź na polowanie, to ta postać wstanie i pójdzie ze mną na walone polowanie. I mogę sobie w czasie rzeczywistym oglądać, jak ona idzie. Postacie mają swój cykl okołodobowy i musimy ich budzić w nocy, jeżeli chcemy coś kupić. Oczywiście do rangi sztuki wyniósł to Kingdom Come Deliverance. Bardzo polecam, mówiąc nawiasem. Tam też ludzie żyli, a przynajmniej sprawiali takie wrażenie. Ale i tak też uważam, że Gothic robił to lepiej, bo postaci jest mniej i można każdą z nich obserwować. W Kingdom Come jest to trudniejsze. Co jeszcze? W Gotiku wchodzenie do czyjegoś domu jest niemile widziane. Można zostać pobitym za myszkowanie po czyjejś chacie. Po prostu będąc tam. W Wiedźminie możemy kraść na oczach mieszkańców, a oni nawet nie zwrócą uwagi. No kurde, co to ma być za gówno? Najgorsze jest to, że zbieramy wtedy same śmieci. Albo wręcz przeciwnie, bo w domach ludzi biednych jak łyse myszy... Najgorsze jest to, że w Wiedźminie ten lud w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nie? Co? Znaleźć można brylanty i złote naszyjniki. No kurde. Co mi po tym, że Wiedźmin ma oscarową fabułę, skoro rozgrywka mnie odstrasza swoją nijakością. Ona nie jest zła, jest nijaka. Nie jest nacechowana ani źle, ani dobrze. Może i Gothic jest toporny, ale ma przez to swoją tożsamość. To tak jak z myśliwymi. Możesz ich nienawidzić za to, że zabijają zwierzęta, ale oni nie dość, że mają jakieś ciekawe zainteresowanie w przeciwieństwie do ciebie, to jeszcze przyczyniają się farmerom, leśnikom i ogólnie te wszystkie skóry, czaszki i mięso wprowadzają pieniądz do obiegu. W wieśku tak naprawdę jest jeszcze masa innych wad. Chociażby minimapa w rogu ekranu sprawia, że człowiek nie pamięta żadnej lokacji z gry, bo patrzył się na przerywaną linię w rogu ekranu. W Gotiku potrafiłbym namalować mapę starego obozu albo miasta Archolos po prostu z pamięci.
I wydaje mi się, że rozumiecie, co mam na myśli. Nie ma co pastwić się dalej tak naprawdę. Oczywiście Wiesiek jest piękny, ma dobrą fabułę i masę rozbudowanych zadań, które mogą zakończyć się zarówno dobrze, jak i źle. Doskonale pamiętam, jak ja nie zabiłem kapłana, który znęcał się nad prostytutkami, dzięki czemu znalazłem... Wiedźmin to widzowie ten, taki interaktywny serial. Vampira, a mój kumpel gościa zabił i zakończył misję o wiele wcześniej. Oczu wam nie otworzę, ale może przynajmniej pokażę, że jest inna opcja niż ślinić się do Wiedźmina. Ode mnie to by było na tyle. Jezu, on jeszcze o Bloodborne nie ponagrywał. Ty zobaczmy, co ludzie piszą w komentarzach. Bardzo ludologiczny materiał. A dobra, to 18 godzin temu ktoś wrzucił. To od nas, no. Porównujesz Wiedźmina 3, grę z 2015 roku do tytułu z 2002 roku. Gdzie jest sens? A to chyba jeszcze gorzej dla Wiedźmina, nie? Skoro go porównał w takiej formie, że ten z 2002 wyszedł lepiej, nie? O, Wiedźmin jest lepszy, można zagrać na konsolach. A czemu nie wspomnisz o Gothicu 3? Głupot, jakich się nasłuchałem w tym materiale, trudno zliczyć. Ale jakich? O co chodzi dokładnie? Powiedz. No i nie ma, konkretów nie ma, oczywiście, no nie? Nie zgadzam się, okej. Okay. Jak wielu? A po prostu nie zgadzam się z materiałem. Pogadane. Czy ktoś tak jakby odniósł się do tego? Twoje rozumowanie ma wady logiczne. Zamiast płakać, że ludzie wolą nowszą, lepszą grę, przyznaj, że ty personalnie preferujesz Gothica. Usuń, póki tak dużo osób nie zobaczyło filmiku. Ale gdzie ma te wady logiczne? Dlaczego, kurwa, dlaczego ludzie są tacy, że ci powiedzą, źle mówisz. Ale co źle mówię? Źle mówisz. Zero argumentów, kurwa. Jak nie zgadzasz się z kimś gdzieś w internecie, to powiedz, czemu się z nim nie zgadzasz. Co do tego widzowie doprowadza? Nie, ja się nie zgadzam z materiałem. O co chodzi? No nie, są głupoty w nim. Jakie? No po prostu są głupoty. Uważam, że gadasz głupoty. No Jezu, kurwa, no niestety. No tacy są widzowie ludzie, nie? Koleś zrobił, ale zobaczcie, że to co on zrobił, to była taka kwestia, że zrobił materiał, który był... postawił tezę. No i tutaj, żeby na przykład zrozumieć to, o co mu chodziło, trzeba było, widzowie, uwaga, myśleć abstrakcyjnie. I to już wiemy, i to już mamy bardzo dawno udowodnione, że ludzie bardzo głupi w okolicach IQ 80 nie są zdolni do myślenia abstrakcyjnego. Tezy i inne zagadnienia, które nie są przyjętym ogółem, nie trafiają do ludzi bardzo głupich. Jak powiesz komuś, że uważasz, że Need for Speed jest lepszym RPG-em niż Wiedźmin, to normalnie myśląca osoba od razu przetworzy, ty no kurwa, przecież to jest wyścigówka, no nie? To nie może być lepszy RPG, ale może chodzi o jakąś głębię. Może chodzi o to, że niektóre systemy rozwoju sprawiają, że gra stoi bliżej RPG-a niż faktycznie Wiedźmin. Może ma bardziej skomplikowane jakieś elementy, no bo wiadomo, że to nie chodzi komuś o to, że to jest po prostu RPG, no bo gra nie jest typem RPG-a. Osoba bardzo głupia nie jest skłonna do myślenia abstrakcyjnego i nie zrozumie puenty wypowiedzi, nie zrozumie jej głębi, nie zrozumie czegoś, co można byłoby z niej wywnioskować. Myślenie abstrakcyjne to się nazywa. Niestety zaczyna zanikać w dzisiejszych czasach. No bo kurwa. Dopiero w internecie możecie zobaczyć, jak wychodzicie. Ciekawa definicja abstrakcji. Czy ty kurwa... Dobra, Polf. Słuchaj. Ja dzisiaj spędziłem dobry dzień, nie zamierzam się stary użerać z nikim. Otwórz sobie zamiast Twitcha, kurwa, w wolnym czasie, to sobie otwórz Google'a i abstrakcja to jest abstrakcja. Myślenie abstrakcyjne to jest myślenie abstrakcyjne. Wiesz? I całkiem ciekawe, że akurat tu nie byłeś w stanie tego zrozumieć, no ale no niestety. Tyle. Trzymajcie się widzowie na YouTubie. Bardzo miły materiał.